Siemanko, to znowu ja, Muciek, i szybko odpowiem na twoje pytania, bo na pewno masz je poglądając tą zajawkę na początku. Czy ten głośnik wygląda jak głośnik znanej marki i twoi znajomi, kiedy go wyciągniesz, zachwycą się? Tak. Czy kiedy zobaczą z bliska logo firmy, zdziwią się? Tak. Czy krzykną, że jest to tania podróbka z Chin znanego głośnika? Zdecydowanie tak. Ale czy dźwięk, który wydobywa się z tego głośnika, ich zadziwi? Jasne, że tak. Savio BS-02, czyli głośnik posiadający dwa 5-watowe głośniki w środku swojej tuby, to głośnik Bluetooth, który bardzo przypomina pewną znaną markę, natomiast tą marką nie jest. Nie jest on tak dobrze grającą rzeczą jak tamten głośnik, natomiast jest głośnikiem, który gra bardzo przyzwoicie. Jest to głośnik, który najlepiej sprawdzi się na jakichś zewnętrznych imprezach typu ogniska, grille, wyjazdy na działkę, plaże, cokolwiek, co planujecie robić latem. BS-022 to wersja czerwona tego głośnika. Mamy jeszcze wersję czarną i niebieską i różnią się one końcówką 1, 2 lub 3. To jest akurat wersja z końcówką 2. Zobaczcie sobie teraz dalsze przebitki z tego planu, który widzieliście na samym początku, a ja opowiadam wam trochę o tym, co ten głośnik ma w środku. Tak jak już wspomniałem, moc wyjściowa głośnika to 2x5W stereo. Zasięg Bluetooth do 10 metrów, impedancja 3 ohmy. Pojemność baterii 1200 mAh i rzeczywiście jest to troszkę mało, ale zapewnia to krótszy czas ładowania, około 2,5 godzin. W zależności od tego, na jakim poziomie głośności będziecie korzystali z głośnika, czas pracy wynosi do 7 godzin. Oprócz funkcji Bluetooth, do której ten głośnik został stworzony, ma on jeszcze możliwość odtwarzania muzyki z karty microSD oraz z pendrive'ów. I co ważne, jest to maksymalna pojemność tych głośników do 32 giga, więc to są naprawdę spore ilości muzyki. Standardowo jest też radio FM oraz opcja prowadzenia rozmowy przez ten głośnik. Natomiast sama rozmowa słyszymy dobrze, ale rozmówca nie słyszy nas za dobrze, no bo mikrofon tutaj jest tylko dodatkiem, czyli czymś, co zostało budżetowo wrzucone, żeby można było to opisać. Maksymalna głośność to około 80 dB, a zakres częstotliwości od 120 Hz do 20 kHz. I to jest dość ważna informacja, ponieważ Savio jasno określa, jak to urządzenie gra na opakowaniu. Z tyłu na pudełku jest cała specyfikacja tego głośnika wypisana. Mamy tutaj jasno podany zakres od 120 Hz do 20 kHz. Nie wciska nam tutaj producent wiadomości, że działa tu już na 20 Hz, bo nie działa. Te basy są płytkie, tych basów no, praktycznie nie ma. Muzyka, którą polecałbym odtwarzać w tym głośniku, to jest raczej muzyka z wokalem, ponieważ im głośniej ten głośnik gra, tym lepiej te wysokie tony są słyszalne i naprawdę przy prawie maksymalnym poziomie głośności dźwięk jest super. Przy wokalach, przy muzyce elektronicznej, ale takiej niebasowej, przy jakimś rocku czy hip-hopie, ten głośnik gra super. Jeżeli zamierzacie robić sety DJ-skie z głębokim basem czy jakieś bass testy, to ten głośnik do tego się nie nada. Natomiast do takiego casualowego słuchania muzyki, tak jak powiedziałem, na działce, w ogródku, przy grillu czy przy ognisku, głośnik nadaje się świetnie. Tym bardziej, że cena około 70 zł, 70-80, jeżeli jak sprawdzałem ostatnio na Ceneo, to jest cena, gdzie nie dostaniemy takiej tuby 2x5W, która tak fajnie i przyjemnie gra. No właśnie, a jak on gra? No to posłuchamy, może coś tutaj złapie ten mikrofon, zobaczymy. Dobra, starczy. Podsumowując, głośnik za tą cenę, wyglądający w ten sposób, o takiej mocy, jaką prezentuje Savio BS-02, to dobry zakup.
Nie będziecie czuć takich doznań muzycznych, jakie czują audiofile podczas korzystania ze sprzętu dużo droższego, no bo to nie jest dużo droższy sprzęt, to jest bardzo dobry sprzęt w bardzo dobrej cenie. Savio nie zaskakuje, Savio przyzwyczaja do dobrej jakości produktów w przyzwoitej cenie, dostępnej dla każdego. Dzięki serdecznie, że po raz kolejny byliście ze mną, zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania filmów, do usłyszenia.